Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wchodzimy w trzecią dekadę czerwca. Dla nas w tym czasie najważniejszym wydarzeniem będzie odpust parafialny. 25 czerwca mamy liturgiczne wspomnienie naszej patronki błogosławionej, my mówimy świętej Doroty z Montef. Ten odpust przesunęliśmy na niedzielę 28 czerwca. Na dziś wiadomo, że sumę parafialną o godzinie 10.30 odprawi w koncelebrze ksiądz dziekan, ksiądz prałat Piotr Toczek, wygłosi też Słowo Boże. O godzinie 13.15 ksiądz Maciej Silikowski, neopresbiter, który miał posługiwanie w naszej parafii na 5. roku studiów w seminarium, odprawi swoją sekundycję, czyli taką przeprymicyjną drugą. Bo pierwszą miał oczywiście swojej rodzinnej parafii, a teraz będzie miał też te sekundycje i u nas, i też w parafii, gdzie będzie pracował. A będzie pracował na Ujeścisku. Dlatego ta msza o 13.15 będzie specjalnym błogosławieństwem prymicyjnym neopresbitera. Zapraszamy. W tym dniu o godzinie 16.00 nasz park otrzyma imię księdza Bronisława Kabata. O godzinie 16.00 w parku spotkamy się, będzie odsłonięcie tablic, następnie poświęcenie tychże tablic i krótka modlitwa czerwcowa i jakaś niespodzianka dla dzieci, którą szykuje Rada Dzielnicy. Następnie po mszy o godzinie 18.00 w Dolnym Kościele będzie koncert pana Andrzeja Rosiewicza. Bilety do nabycia dla dorosłych normalne po 35 zł, dla dzieci, emerytów ulgowe po 20 zł. Będą one rozprowadzane w kościele w najbliższą niedzielę i też w dniu jeszcze koncertu. Tak pokrótce będzie wyglądał ten dzień i oczywiście jest myśl przewodnia tego dnia, wspomnienie byłego proboszcza, księdza Bronisława Kabata. Myślę, że przy tej okazji też by trzeba było wspomnieć poprzednika jego, księdza Dziubana, który starał się o ten kościół, o ziemię. Ksiądz Bronisław wszedł w kontynuację tego dzieła i mamy dzisiaj ten nasz piękny kościół na Jasieniu. I wolą mieszkańców osiedla, Rady Dzielnicy. Tak będzie nazwany park na Jasieniu właśnie imieniem księdza Bronisława Kabata. Ostatni program prowadził pan redaktor Bogusław Olszonowicz pod moją nieobecność, gdyż byłem na takim tygodniowym pobycie w górach w szpitalu kardiologicznym w Rabce. Miało być to sanatorium, gdzie chciałem porobić badania, ale trafiłem do szpitala, gdzie właśnie też przebadano mnie. No mogę powiedzieć, że jeszcze mogę pracować. A przy okazji będąc tam, bo to ten pobyt tam został, można powiedzieć, załatwiony przez miejscowych tam górali, którzy nas zaprosili też, by przy okazji tego mego pobytu pan redaktor dojechał i mieliśmy tam koncert w Lubomierzu, obok Rabki, gdzie są rzeczy bardzo ciekawe. W ubiegłym roku byliśmy tam z orkiestrą naszą dziecięcą, naszą dętą, bo dużo parafian właśnie pochodzi stamtąd. Tam jest tak zwany Beskid Wyspowy, a największą górą jest Jasień. Kto wie, czy ta nazwa tutaj nie przywędrowała wraz z nimi, bo przecież ta miejscowość nasza nazywała się Nenkał kiedyś. Na Kaszubi mówili na tutaj mieszkających w Jasieniu, było to parę chałup, Nenki czy podobnie. Natomiast po wojnie pojawiła się ta nazwa Jasień. Tam też na rzekach, bo jest taka filia tej parafii, jest też mały kościółek, a dalej jest rzecz bardzo ciekawa, bo dziś już święty Jan Paweł II, kiedyś, kiedy wędrował po górach, a
Ten Beskid graniczy z Gorcami. Właściwie ta miejscowość leży na granicy Beskidu Wyspowego i Gorców. Tam właśnie nasz papież, jeszcze zanim był na tronie Piotrowym, wędrując po górach, miał taką swoją bacówkę czy gazdówkę, która została dzięki pamięci tych górali tam odnowiona, co Państwo ujrzycie właśnie w tym programie. Tam też zostaliśmy już zaproszeni na przyszły rok, bo podczas naszego pobytu odbywały się takie dni papieskie. My już nie uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu, bo z kolei zostaliśmy zaproszeni na też takie dni papieskie, czy papieża Jana Pawła II do Wary. Jest to 200 km dalej, miejscowość położona już w Bieszczadach, gdzie szkoła imienia Jana Pawła II zorganizowała przepiękny festyn, który uświetnialiśmy swoją muzyką. Ja też na mszy świętej tam w tym kościele głosiłem Słowo Boże i mogliśmy właśnie naszego papieża Jana Pawła II świętego w jakiś sposób czcić, mówić o jego życiu, też mówić młodym ludziom o wartościach, jakie wnosił w nasze życie. Festyn był bardzo ciekawy, bo proszę wyobrazić sobie, ta miejscowość liczy około 1200 mieszkańców i bardzo wiele osób było przy szkole. To jest zespół szkół, tak jak u nas mamy na jesieniu, na razie jeszcze mam w niepokoju, mamy ale podstawówkę i gimnazjum. Tam jest to w jednym kompleksie, jest jeden pan dyrektor, zacny człowiek. Wiele rozmawialiśmy o właśnie wychowaniu. Właśnie tam młodzieży. Proszę wyobrazić sobie, że z tej małej miejscowości wyszło już bodajże 7 kapłanów i chyba 9 sióstr zakonnych. Taka mała miejscowość, a tyle powołań. Jest to no, dla nas, dla Jasienia, jakiś świetlany chyba przykład, bo my do tej pory mamy jedno powołanie. Ale myślę, że mamy też obowiązek modlić się, by tych powołań było więcej. Podczas pobytu i w Lubomierzu, i w Warze mówiliśmy o naszej telewizji. Jest więc okazja, by pozdrowić wszystkich tych, którzy nam tam usługiwali, przyjęli nas, opiekowali się nami, gościli. I w Lubomierzu, szczególnie rodzinę państwa Adamczyków, a w Warze siostry dominikanki, które były duszą i ciałem tego wydarzenia też tam. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich parafian, mieszkańców tamtych miejscowości. Pod moją nieobecność księża wikarzy podjęli no, wspaniałe inicjatywy. Cieszę się ogromnie, że zaistnieją w najbliższą niedzielę, 21 czerwca, ksiądz Bogdan osobiście wypieka ciasta, które będzie rozprowadzał za chyba za symboliczną jakąś ofiarę i też zdobył z Lublany naczynia. Były to ogłoszenia oczywiście już w biuletynie i zambony, ten temat jest znany i za zdobyte fundusze organizuje dla naszych ministrantów u siebie tam pod Puckiem czy dalej takie wakacje dla właśnie tych dzieci. Ksiądz Piotr z kolei ogłaszał, o ile wiem, że zorganizowany jest mecz księża, służba liturgiczna kontra parafianie z Jasienia na boisku szkolnym. Też dzieło, myślę, godne zarejestrowania. Będziemy starali się je uwiecznić, by już na zawsze w archiwach naszej parafii to zostało. Też rzecz jeszcze jest dobra. Jedna zgłosiła się pani, która chciałaby prowadzić u nas półkolonie
Jestem przed rozmowami, jeszcze szczegółów nie znam, ale taka myśl powstała, żeby w miesiącu lipcu tutaj też dzieciaki mogły korzystać z takiej opieki. Ale to już będziemy może sukcesywnie podawać, to jeśli ta po prostu to dojdzie do skutku. Przed nami wakacje, a wakacje to turyści, wycieczki, zwiedzanie różnych zakątków. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić, moi drodzy, na Gdańską Zaspę. Plac, który swoje istnienie rozpoczął w 1999 roku, kiedy tu pośrodku został poświęcony pomnik Jana Pawła II. Ale oczywiście historia tego miejsca jest znacznie bogatsza, ponieważ w 1987 roku to właśnie tu, na Zaspie, sprawował eucharystyczną ofiarę dla świata pracy Jan Paweł II. To jest rzecz znana, do tego często wracamy, ale też wiemy o tym, że nie można było upamiętnić tego faktu w miejscu, gdzie stał ołtarz w kształcie okrętu. A zatem długo zastanawiano się, jak tę obecność Jana Pawła II upamiętnić tutaj na Rozstajowej Zaspie. W 1998 roku, kiedy wiadomo było, że papież przyjedzie po raz drugi tutaj do Gdańska, co prawda też wiadomo było, że po raz drugi nie stanie ołtarz tu na Zaspie. Zmieniły się czasy, miejsce nieco też się zmieniło, ale że msza święta będzie odprawiona w Sopocie, postanowiono wykorzystać ten moment na upamiętnienie pierwszego pobytu Jana Pawła II w Gdańsku. Stąd zawiązał się komitet budowy pomnika i zlecono wykonanie tego monumentu gdańskiemu artyście Mariuszowi Kulpie. Pan Mariusz postarał się, aby ten pomnik nie był tylko statuą pokazującą postać Jana Pawła II, ale żeby był swoistą ikoną, a więc czytelnym znakiem tego przesłania minionego wieku, wejścia w nowe tysiąclecie. Stąd już sam plac otrzymał nazwę trzeciego tysiąclecia, a statua Jana Pawła II ma konstrukcję trójdzielną. To symbolika trzech mileniów Kościoła, trzech tysiącleci. W tej dolnej części można zauważyć, że pomnik jest dość surowy. Tak jak surowy był kościół, ten początkowy, środkowa część już przybiera nieco więcej kształtów, by układ portretowy odnaleźć w tym najwyższym miejscu, gdzie artysta starał się już uformować twarz Jana Pawła II, a jednocześnie, aby ta część symbolizowała to wejście ukształtowanego kościoła w trzecie tysiąclecie. Sam plac otrzymał także wybrukowanie w kształcie okręgów. Tutaj chodziło o nawiązanie symboliczne do tego, jak na przykład wrzucamy kamień do wody, wówczas okręgi roztaczające się wokół tego miejsca przepływają coraz dalej. To tak jak nauka Kościoła, nauka Jana Pawła II, trafiająca do serc ludzkich, ma rozchodzić się jak najdalej. Ale też chodziło o upamiętnienie tego, że tutaj chrzcicielem Gdańska był święty Wojciech. A zatem na kościele jest zegar. Zegar milenijny, gdzie docelowo będzie tam zaaranżowana statua świętego Wojciecha, chrzciciela Gdańska, o którym w kronikach miasta napisano, że Adalbertus, czyli święty Wojciech, przybył do Gdańska i ochrzcił wielu. Ta statua świętego Wojciecha ma być wzorowana na jednej z kwater drzwi gnieźnieńskich, gdzie pokazany jest święty Wojciech, który wypływa z Gdańska do Prus.
I tak będzie również w tym zegarze, że dokładnie w południe sylwetka świętego Wojciecha na łodzi będzie wypływała od strony Gdańska w stronę morza. Również w symbolikę bogate są drzwi prowadzące do górnej świątyni Kościoła Opatrzności Bożej. Odnajdziemy na nich sylwetki ołtarzy i znaki pierwszej pielgrzymki gdańskiej, tej z 1987 roku, a więc sylwetkę ołtarza w kształcie okrętu, a także główny medalion z ołtarza, który był na hipodromie, a także cytaty z przemówień papieskich i homilii, zarówno tutaj z zaspy, jak i z hipodromu. Również na kościele widoczny jest baner pokazujący sylwetkę błogosławionego Jana Pawła II stojącego na tle ołtarza zaspiańskiego. Wszystko to po to, abyście Państwo przechodząc tędy mogli zatrzymać się na chwilę i nieco głębiej przeżyć ten fakt, że właśnie tutaj na zaspie był Jan Paweł II, który pełniąc posługę Piotra naszych czasów, pełnił ją w odniesieniu do słów, które zostały wypisane na dwóch ekranach. Ty jesteś Piotr, skała i na tej skale zbuduję Kościół mój. I te słowa wypisane zostały zarówno w języku polskim, jak i w języku łacińskim. Wielu z nas na pewno słyszało, niektórzy byli, choćby nasza pani opiekunka kawiarenki obecna, pani Tereska Piernicka, pieszo w Santiago de Compostela. Jest to w Hiszpanii szlak świętego Jakuba. Może znane nam są symbole tego szlaku, jak muszle. Mamy film o tym sanktuarium. Santiago de Compostela to miasto w północno-zachodniej Hiszpanii. Położone na zachodnim pogórzu gór kantabryjskich, jest jednym z najdawniejszych, a zarazem najważniejszych dla katolików obok Rzymu i Ziemi Świętej celów pielgrzymek. Tu nawiedza się grób świętego Jakuba Większego, jednego z 12 apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa. Pielgrzymka do sanktuarium świętojakubowego bywała też traktowana jako element resocjalizacji, czy to zadany samodzielnie, czy też z nakazu wyroku sądowego. Znakiem rozpoznawczym dla nawiedzających to miejsce jest muszla. Dawniej po taką muszlę udawało się na pobliskie wybrzeże, zbierana jako dowód, że dotarło się do celu. Po dojściu do głównego placu Obladoiro widoczna jest okazała zachodnia fasada katedry świętego Jakuba z dwoma bogato dekorowanymi wieżami, każda o wysokości 76 metrów. Świątynię tą zbudowano na fundamentach kościoła zburzonego przez Arabów 1000 lat temu. Kiedy w 830 roku król Austrii Alfons II otrzymał wiadomość od biskupa Teodomira o odkryciu prawdopodobnych szczątków świętego Jakuba, zlecił wybudowanie świątyni z wykorzystaniem jako prezbiterium wcześniej istniejącego mauzoleum romańskiego. W 1125 roku budowla była gotowa. Mimo to nadal ją powiększano i wzbogacano o nowe elementy zdobnicze. Wspaniała fasada główna
Będąca architektoniczną wizytówką sanktuarium, powstała w latach 1738-1750, a jej projektantem jest Fernando Casus Novoa. Jej bogaty wystrój wypełniają kolumny, balkony, figury umieszczone w niszach oraz symbole związane ze świętym Jakubem – krzyż, muszla i gwiazda. Reprezentacyjne schody wzbogacone są bogatą dekoracją, m.in. kilkoma żelaznymi bramkami. Główny portal nosi nazwę Portyku Chwały. Wnętrze świątyni zachowało niemal w całości swoją pierwotną romańską architekturę. Pozbawiona okien nawa główna ma długość 97 metrów, a wysokość 22 metry. Jest słabo oświetlona, bowiem światło dociera tam przez okna nawy bocznej. Specyficzną atmosferę katedry tworzy woń kadzidła. Podczas głównych uroczystości kościelnych wielką srebrną kadzielnicę, tak zwane bafumeiro, zawiesza się pod 32-metrową kopułą świątyni, nad skrzyżowaniem naw, a 8 mężczyzn wprawia ją w ruch za pomocą specjalnych lin. Na tle surowej architektury wnętrza wybija się bogactwo zdobień barokowego ołtarza głównego. Umieszczono w niej średniowieczną figurę świętego Jakuba z początków XIII wieku. 5 wieków później rzeźbę pokryto srebrną koszulką zdobioną drogimi kamieniami. Do tego wizerunku pielgrzymi docierają wąskimi bocznymi schodkami. Najważniejszym miejscem w katedrze jest krypta pod ołtarzem, gdzie znajduje się sarkofag z relikwiami patrona świątyni i jego 2 uczniów, świętego Teodora i świętego Anastazego. Przed wejściem głównym znajduje się kolumna pielgrzymów, ponieważ każdy pątnik, który wchodzi do wnętrza katedry, kładzie tutaj swoją dłoń i mówi: „Ja dotarłem tu bezpiecznie”. Od tego ceremoniału przez wieki kontury zdobnicze zostały oszlifowane dłońmi. Tak dużej porcji wrażeń była możliwość przejść ulicami miasta. Na wystawach można było oglądać oferowane klientom żywe kraby i langusty. Muzyka ulicznych grajków wypełniała przestrzeń, nadając plenerom określony klimat. Jeden z muzyków wydawał się wyjątkowo tajemniczy, gdyż jego twarz zasłaniała maska. Można było także wejść na dziedziniec Uniwersytetu w Santiago de Compostela, uczelni, której początek datuje się na rok 1495.
kiedy słońce wstaje znów. Chcę uśmiechem podziękować za życzliwych kilka słów. Chcę jak dziecko czasem śpiewać, kiedy w duszy radość jest. I nie dąsać się, nikt nie bać, nawet kiedy pada deszcz. Pan Jezus powiedział, że dzieci to skarb, od których nam trzeba się uczyć co dnia. Szczerości, spojrzenia i śmiechu do łez, to klucz jest do nieba, co w sercach ich jest, ich jest. Marzę czasem, by przed siebie posąg gdzieś po łące gnać, wołać chęć po niebie, poczuć się jak wolny ptak. Pragnę, by nad całym światem miłość wypełniała dni, aby każdy czuł się bratem i jak dziecko dobrym był. Pan Jezus powiedział, że dzieci skarb, od których nam trzeba się uczyć co dnia. Szczerości, spojrzenia i śmiechu do łez, to klucz jest do nieba, co w sercach jest. I nie dąsać się, nikt nie bać, nawet kiedy pada deszcz. Pragnę, by nad całym światem miłość wypełniała dni, aby każdy czuł się bratem i jak dziecko dobrym był.